London został przywalony, powkurzamy trochę mojego bota. Spróbuję się tutaj ustawić w taki turbo-nudny sposób, czyli szybkie skoczek D2. No, i tutaj w sumie można grać koniec G3, żeby po wybiciu otworzyć linię H. Można też tego gońca na F4 zostawić, żeby mieć taką solidną strukturę pionową, i później kontrolę nad E5. No dobra, no to zagrajmy w troszeczkę inny sposób niż typowo, więc skoczek F3, tak jak widzicie, napięcie. Pomiędzy tymi gońcami jest tutaj utrzymane. No i teraz w sumie pojawia się zagadka, czy powinienem tutaj wybijać, czy powinienem grać koniec D3, czy co ja tutaj powinienem robić właściwie? Wiecie co, no tak londona ja oczywiście nie krywam, ale może byśmy poszli tutaj w długą roszadę, w sumie to wygląda dosyć interesująco. Dobra, zacznijmy od koniec D3, bo koniec na pewno na D3 będzie stał okej. Okay. No i teraz biję na F4 pionem i przeciwnik tutaj dalej atakuje. No to tutaj już długa ruszada wygląda naprawdę zacnie, jeśli mam być szczery. No dobra, no to walnijmy Hetman E2, zobaczymy co tutaj mój bot potrafi C4. No, C4, drogi bocie, to bym się nigdy nie spodziewał z Twojej strony. No bo teraz, okej, okay, oczywiście czarny ma tutaj możliwość, żeby atakować przez B4, ale do tego po prostu niesamowicie daleka droga. A ja już gram sobie posunięcie skoczek E5. No dobra, on chce zagrać B4. I teraz, zawsze jest trudny wybór w takiej sytuacji. Czy warto? No bo teraz, oczywiście, długiej roszaty to już nie będę robił, no bo to, to wygląda skandalicznie, idiotycznie. Więc teraz pojawia się zagadka, co z tym fantem zrobić? Czy tutaj zagrać A3 i blokować? Czy też lepiej zagrać G4 i skupić się na własnym ataku? No bo oczywiście, jeżeli zagram A3, no to troszeczkę tutaj spowolnie, no bo on wie, że B8 zagrać, yy, zagrać nie będzie mógł, no bo widły. Więc to jest jakiś tam plusik. No ale z drugiej strony, jak już to B4 zagra, to więcej otwartych linii będzie. No dobra, wydaje mi się, że opłaca się zagrać posunięcie A3. Pole B4 teraz blokuje, no właśnie, ale on pytanie: Czy tutaj B4 będzie chciał sobie zagrać? No zobaczymy. Natomiast, tak czy siak, według mnie mogę sobie pozwolić na zagranie tutaj G4. Najwyżej to B4 po prostu zignorujemy najzwyczajniej w świecie. No, i w sumie chyba taki stan rzeczy najbardziej mi tutaj pasuje, czyli to zignorowanie. No i teraz kusi mnie kurczę, żeby zagrać G5 oczywiście i później walnąć na H7 ofiarę. Tylko chyba będzie jeszcze za wcześnie, co nie? Dobra, to trzeba policzyć, bo tak, gram G5, on odchodzi na E8, ja walę na H7, on bije królem, ja gram Hetman H5, on odchodzi. No i teraz brakuje mi. E, trzech ruchów, żeby tam atak matowy zrobić Więc do tego chyba daleka dosyć droga Mogę też zagrać g5, że jak on odejdzie Zagram hetman h5, on zagra g6 I pytanie, czy tutaj ofiary nie ma e, No bo tak, on zagra g6 Skoczek bije g6, pionek bije g6, goniec bije g6 Tylko problem jest taki, że on nie musi bić Bo może zagrać hetman e7 No i tutaj po siódmej linii się obroni to wszyscy widzimy. E, no dobra, a G5 tutaj, tutaj G6, Hetman H6, to też F6 będzie miał. E, I chyba z tego ataku niestety nic nie wyjdzie. Na ten moment przynajmniej. No dobra, to wiecie co, to bądźmy tutaj sprytni. Zagram wieża G1. O, nie, tak grać nie można. W to ci, drogi bocie, nie uwierzę. No dobra, z drugiej strony mam tą wieżę zablokowaną, więc kurczę jakiś sens tutaj, Twoja zagrywka, szanowny bocie, ma. Ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Jeśli mam być szczery. No dobra, tutaj oczywiście odbiję pionem. Wcale się tego nie boję. A to zaraz się zaczniesz bać. No dobra, i tak nie chciałbym go wpuścić tutaj. Nie chciałbym dopuścić do F6, więc jest jeden ruch, który spełnia tutaj wszystkie moje wymogi. No i teraz lecimy z otwieraniem linii H. To myślę, że mój bot tutaj pajacerkę e, ostateczną e, odstawił. E, bo tu. Nie, no dobra, no to F4 i ja doprowadzę prędzej czy później do. O kurde, zablokował mnie. Chciałem powiedzieć, że prędzej czy później doprowadzę do H5. Kurczę, zapomniałem. Zapomniałem o tym ruchu widzowie. To jest duży błąd z mojej strony. No bo teraz tak. No, oczywiście ta wieża zablokowana. Kurde, tutaj mój bot, widzę, że. Lubi sobie tak przyblokować sytuację, no ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że nie będę w stanie prędzej czy później oddać tutaj skoczka na h5, albo też zagrać jakiegoś f5, wiecie, żeby jakiś taki przełom zrobić. No mogę oczywiście zbić tutaj w przelocie, e, tylko problem jest taki, że wtedy tracę piona i to właśnie z szachem. Jak się zasłonię, on zbije, zagra król g7 i myślę, że myślę, że wtedy zostanę rozjechany. Więc tego po prostu zrobić nie mogę. Chyba. No dobra. No to zagrajmy skoczek f1. No jeżeli tamto nie działa, no to trudno. Zagrajmy skoczek g3, więc czajmy się na tę ofiarę oczywiście. Ale czajmy się też... O kurde, pozwala mi! Bejtuje mnie tutaj. No dobra. Zagrajmy w wieżę F1, bo gramy bez tej wieży, kurczę, jakbym dał radę tę wieżę przestawić do akcji to dyskusja miała być całkowicie inny charakter. No dobra. Zagrajmy wobec tego tutaj Odejdę sobie królem, żeby tutaj nie było problemów. No i... Kluczowe pytanie, czy mogę zagrać F5, czy to będzie po prostu idiotyczne? Dobra, lecimy F5. Remis z moim botem o rankingu 2400 w ogóle mnie nie satysfakcjonuje. Lecimy. A, wycykał się, wycykał się, żeby tutaj przyjąć tę ofiarę. No dobra, no dobra. No bo chciałem tutaj zbić i wjechać na D6 i myślę, że miałby już przypał wtedy i to solidny. No dobra, zbić to chyba nie chcę, chociaż pytanie, chociaż pytanie, bo bicie na D7 też wygląda tutaj dobrze właściwie. No dobra, to bije na D7, on odbija końcem, no to muszę uważać, bo króla mam gołego, no ale dajmy na to, że zbiję tutaj, no to będzie dobra pozycja. Nabicie no tutaj, bicie tutaj i dajmy na to, zagram szach, no on odejdzie. I co I za bardzo? E6 mam, E6 mam! O, patrzcie na to! Bicie, bicie szach, król odchodzi, E6. On nie może zbić pionem, bo tutaj, więc bije hetmanem, ja bije, on bije, ja wierzę F6. I totalna dominacja wtedy jest. Totalna dominacja, on się nie ma w ogóle gdzie ruszać, takie mam wrażenie. Chociaż kurczę, wieża F... król G7 i wieża F8 będzie mógł zagrać. No dobra, więc jest dominacja, ale nie totalna. No ale wygląda to dobrze, bo patrzcie, jeżeli tutaj czegoś nie zrobię, on zagra skoczek F8, zagra skoczek E6, to będzie bardzo ciężkie do wygrywania. Inna sprawa, że posunięcie wieża F2. Z planem wieża z A na F1 wygląda też zacnie, no bo ta presja po linii F też będzie tutaj wybitna. Więc mam dwie dobre opcje. To jest zawsze najtrudniejsze, żeby w takiej sytuacji podjąć decyzję. Dobra, wiecie co? Podejdę tutaj do tematu jednak na agresji, więc wieża F2. Wieża F2. Ok, poświęcam figurę. Oczywiście. <laughs> Ty się zbytnio nie rozpędzaj z tym atakiem. Będę się rozpędzał. Będę się rozpędzał, panie bocie szanowny. Yy, no i teraz co? No, mogę wjechać na D6, ale w sumie nie muszę się z tym spieszyć. Najpierw wrzucam dosłownie wszystko, co mam do ataku. Dobra, on wrzuca wszystko, co ma do, defen do defensywy. Yy, Okej. Okay. No to teraz myślę, że wypada zameldować się na D6. No, no i teraz pytanie: czy bić, czy nie bić? Czy bić, czy nie bić? No bo jeżeli zbiję, no to jednak przechodzę do końcówki. Wolałbym Hetmany zostawić na desce. No i teraz pytanie: czy wygrana będzie pozycja, kiedy ja odejdę sobie Hetmanem. On zagra wieża F8, ja zbiję, on zbije, ja zbiję, on zbije, ja zbiję, on zbije. I mam wtedy Hetmana, kontragoniec skoczek wieża. Ale król jest bardzo osłabiony. Kurczę, no nie jestem pewien, czy to będzie do, do wygrania, jeśli mam być szczery, bo tak wygląda, jakby było, ale czy jest? No ale z drugiej strony, jeżeli zbiję Hetmanem od razu, Hetman odbija, wieża bije, król odchodzi. O, mogę zagrać E6. I on nie może odejść skoczkiem, bo daje mata. Czyli on musi odchodzić aż na G8, kurczę, no cudownie to wygląda. Cudownie to wygląda, bo przeciwnik po prostu kompletnie nie ma się gdzie ruszać. Ja walę E6. Kurde, no, ciężko powiedzieć, co tutaj będzie lepszym wyborem. Hmm. No, ciężka decyzja. Naprawdę ciężka decyzja. No, ale wydaje mi się mimo wszystko, że ta końcówka będzie tutaj lepsza. Takie mam wrażenie. Dobra, więc biję tutaj i walę E6. <laughs> Żaden problem. Ogram Cię bez Hotmana. No, zobaczymy, cwaniaczu, zobaczymy. Gdyż ja tutaj jadę E6, i co ty, cwaniaczu, powiesz na to? Bo ja się już tutaj rozpędzam. A, już figury są oddawane. Nice. Patrzcie na to. Bije, on musi odbić. Bije tutaj i on nie może zbić tego piona po widły. <laughs> Chyba zbyt optymistycznie to pograłem. No cóż, z grzeczności nie zaprzeczę, szanowny bocie. Dobra, i teraz cyk, myk, fik. I wygrana. Dobra, lecimy. Ależ tutaj, bot Londonem. Został zdominowany widzowie. Dobra, i pionkówka będzie wygrana? Powinna być wygrana, co nie? Ale policzmy to dla pewno. A nie, bo ja tracę piona. O oh jest. Tego nie wziąłem pod uwagę. Jakoś mi się uroiło, że ja mam dobrze bronionego tego piona. Dobra, XD. Karamba. No nie, kurczę, ja myślałem, że tutaj wygrywam. Alercja, dobra, dobra panie bocie, utrudniłem sobie trochę realizację tej przewagi, ale dalej mam wygraną. Dobra, dobra, dobra. Yy. Zagram w ten sposób I, i po prostu królem go dojadę. Będz i idziemy. Idziemy. No bo pionkówka każda będzie wygrana, co nie? Ale do pionkówki jeszcze daleka droga. A ja tutaj tego pionka D5 powinienem zdobyć, co nie? Dobra, więc robimy taki fikołek. Wiadomo o co chodzi. Robimy taki fikołek. No i teraz wszystkie te piony chłop traci. Kurde, no to mojego bota że da się ograć Londonem. To jest jakiś dramat po prostu, no. I to jeszcze kurcze to B3 zagrał. To już wiedziałem, że go mam. Powiem wam szczerze, to już wiedziałem wtedy, że go mam. No bo bez przesady, no, nie, nie można grać aż tak pasywnie. Ja wiem, że London, no ale nie można aż tak przypuścić tego ataku, nie? No bo on zablokował całkowicie skrzydło hetmańskie, więc kompletnie nie miał żadnego agresywnego planu. No, i ja mogłem robić wszystko co tam chciałem właściwie. Dobra, dorobimy tutaj Hetmana, chyba będzie najprościej. A cwaniaczek jeszcze szuka tutaj pata. Nieźle sobie radzisz. Dziękuję, dziękuję, miło mi. Dobra, damy szacha. Idziemy na F7. No, i tutaj oczywiście pata nie ma. I został zamatowany. Dobra, ciekawa gierka. Zobaczmy teraz analizę tego mocarnego pojedynku wydaje mi się, że po prostu to B3 to B3 przegrało mu partię no bo totalnie zablokował sytuację i nie miał żadnej gry nie miał żadnej e, aktywnej akcji e, a ciekawe czemu ranking mi się zmienił aha, bo to jest ranking z szachów szybkich a tam był chyba ranking blitzowy no dobra, więc zagrałem tutaj Twulondona, widzowie no, C4. No, tak mi się właśnie wydawało, że tutaj zapychać zaczął strasznie głupio. No, ale wiecie, no to jest London, nie jest to takie hopsiub do przebijania. I tutaj wieżę G1 trochę na przypale zagrałem. No, ale B3 to skandalicznie słaby ruch. Skandalicznie słaby ruch. Chociaż tutaj, no, ja pajacerkę tym F4 odwaliłem. Powinienem skoczek F3 zagrać, żeby on nie miał tego H5. Bo wtedy pion już jest broniony. No, i tutaj utrudniłem sobie życie. No i remis miałem zawsze. Remis miałem zawsze w tej pozycji. No ale F5 przywaliłem i tutaj wydaje mi się, że dobrze to zostało zagrane. No tutaj podobno wieża AE1. A, żeby zagrać E6, ciekawa koncepcja. No ale tutaj wydaje mi się, że Essa wjechałem tym skoczkiem na D6 totalna dominacja po linii F no i tutaj końcówka już w trywialny sposób wygrana e, także cóż, mój bot został rozjechany Londonem ewidentnie programiści czeskomowi powinni go podkręcić żeby taka akcja nie, mała, nie miała miejsca, e, dajcie znać jak wam się potoczyły pojedynki z moim botem, e, oczywiście znajdziecie go w zakładce graj i komputer, no i tam są wszystkie boty, w tym mój